Witam gorąco na moim kanale i zapraszam do kolejnego odcinka serii Train Sim World 2. Dzisiaj chcę przejechać się po nowej trasie, znaczy w sensie nowej, stworzonej pod drugą część tej gry, żeby zobaczyć, jak ta trasa wygląda na nowym Xboxie. Ostatnio jechałem na starej trasie z poprzedniej części, która została przeniesiona do tej, do dwójki. No i wydaje mi się, że takie trasy są troszeczkę gorzej odwzorowane niż takie, co są tworzone od podstaw, pod drugą część po prostu. A przy okazji chciałbym coś szybkiego, więc myślę, że iSik będzie odpowiedni. Dajmy, kontynuujemy połączenie ekspresowe. Zobaczymy, jak iSik będzie śmigał. Dobra, zabierz ten ekspres regionalny na wschód. No dobra. Jak odblokujmy drzwi po lewej. Tak. Ale rozczarowanie, to nie jest ICE. No ale cóż, taki scenariusz mi się trafił. Ale ładnie, gra śmiga na nowej konsoli, kurde. Czuć, że jest dużo klatek. Nie no, myślę, że 60 to spokojnie. Dobra. Nie grałem w to trochę, ale z tego co pamiętam, ten kontrast mnie denerwował. Kurde, no nie mogę trafić. O. Mam nadzieję, że już tutaj nic nie muszę ustawiać i ruszy mi normalnie. Czekaj do tego, dobra. Przy okazji się porozglądam, co ja tu mogę popsuć. Włączone oświetlenie kabiny. W sumie nie potrzebuję, bo jest 10. Dobra, mam nadzieję, że oni wszystko uruchamiali za mnie. Fajnie to w środku wygląda. Dobra, czas na odjazd. Blokujemy drzwi. Mam nadzieję, że ruszymy bez problemu. Dobra. Musiałem tylko dać kierunek naprzód. I się jedzie. Boże, jak ja lubię tą grę. Czemu te trasy takie drogie są, no?
kurde, ale mogliby ten zasięg renderowania na nowych konsolach troszeczkę podbić. Mam nadzieję, że wypuszczą patcha. To dorysowujące się cienie jednak trochę denerwują. Tragedii nie ma, ale mimo wszystko. Ty, koleś, nie rozpędzaj się tak. Ale lama. Nie pamiętam, jak się tu hamuje. Znaczy, wiem, że którym przyciskiem się hamuje, ale nie pamiętam, jaki ma ten. Jaką moc ma hamowanie, o. I co? Nie mów, że... Powiedzmy, że tego nikt nie widział. Już widzę, opóźnienie mi wskoczy. Czyli normalka jak u mnie. ...10% hamowania. Nie będzie to idealne hamowanie. Ale co zrobić? Proszę bardzo. Brat po drugiej stronie siedzi. Tak samo ubrany. Cóż tu tam nam piszą? Niestety niemieckiego to ja nie znam. Jezu, jakie długie postoje są. Zamykamy. I jadymy. Ładnie się rozpędza. I ósemeczkę wrzuciłem. Proszę państwa, pasażerowie fruwają po kabinach. Po wagonach chyba. Po kabinach. Będzie można się do 140 rozbujać. Fajnie. Dziesiątka, więcej się nie da. Co za chamstwo.
Ale chyba mam światło włączone. No. W sumie tunel mogłem zostawić włączony, ale walić to jedziemy po ciemku. W końcu tunel też jest oświetlony. Trochę. Szkoda, że tu się nic nie wyświetla. Ale nie można mieć wszystkiego. Lekko z górki jest, więc przyspieszamy. Tak dawno nie grałem na tym nowym sterowaniu, że nie pamiętam, które przyciski za co odpowiadają. Tylko wiem gaz, hamulec, drzwi lewe, prawe, jak kamerę zmienić. O kuźwa. Nie zalukałem, że już tak blisko stacja jest. Hamowanie awaryjne, takie sobie. O Boże. Się przestraszyłem ich. Ale lepiej tak przyhamować niż przejechać. Tak myślę. W sumie na stacji się zmieściłem, tylko troszeczkę nie dojechałem. Stolberg. Mała ta ławeczka. Czy była pani zadowolona z hamowania awaryjnego? Nawet przed czasem przyjechałem. Taki dobry jestem. Muszę 30 sekund prawie czekać. Ale muszę uważać. Stacje są w sumie niedaleko, a ta maszyna potrafi dać czadu. Dobra, drzwi blokujemy. Jedziemy. 3 km. Teraz będę się starał uważać. Nie będę, że tak powiem, okolicy zwiedzał. O, jedzie kolega z naprzeciwka. Chyba mimo wszystko klatki jeszcze spadają.
Ale wiadomo, no ta gra nie jest przepisana specjalnie pod nowe konsole. Jedzie na emulacji Xboxa poprzedniej generacji niestety. Czuć, że jest lepiej jak na starej generacji, ale przydałby się jakiś szlif ze strony twórców, jak będzie się im chciało. Kilosa, tylko że to zakręt jest. Ciekawe jak teraz mi wyjdzie hamowanie. Można niby tym hamować. No, 3 metry powiedzmy. O, kolejna przepiękna stacja. Byłem, bo dziurę, że tak powiem, zakryłem. W ogóle twórcy gry, nie wiem, po co takie zadania dodatkowe wymyślają, żeby wychodzić, nie wiem, z kabiny i znak ostrzegawczy to stawiać. Swoją drogą, jaka ohydna tekstura. Ptaszki ćwierkają. Kurde, potrafią takie samochody w tle dać. A głupie tekstury na takim znaku nie potrafią zrobić. Lepiej. Zamykamy prawe drzwi. Lewe, jak widać, zamknięte. Dobra, ruszamy. Swoją drogą, to długa ta trasa? Ciekawe.
ładowanie do 160. Teraz jak nie zacznę hamować gdzieś od 2 km, to przebiję tą stację następną. Za duży hałas. Dobijmy do tych 160 chociaż. Muszę pamiętać o hamowaniu. Serio? Przekroczyłem prędkość? Dobra, znając siebie, to ja zacznę hamować już. Może za mocno zacząłem. Jeszcze pod górkę jest. Stówka to taka bezpieczna prędkość. W miarę. Przed stacją do 80 trzeba będzie zejść. To moje dziwne hamowanie, to ciągle spóźnienie mam. Ale ciężko się tym składem hamuje. Aisik ma lepsze hamulce. Ale tak nie ma tragedii jak tym składem na trasie San Francisco. Tam to jest dopiero hardcore. Dobra. Co my tu mamy? Ładny, czysty dworzec. To piasek czy żwir? Ciekawe. Normalnie jaki rower. Szprychy gdzieś zgubił. Nowoczesny taki, bezszprychowy. Normalnie samochody. Automatycz, ja.
kuźwa, nie te drzwi. Już tragedia by była. Nie dosyć, że mam spóźnienie, to jeszcze drzwi pomyliłem. Rządowo 160 śmigać. Dobra, wracamy do kabiny. To przynajmniej cisza, spokój. Można się gałkami pobawić. Chyba jeszcze tak na oko dwie, trzy stacje. Ach, te bezkresne pola. O kuźwa. To jak pola podziwia się prędkość przekroczyć. No to cały ja. Akurat skupię się na czymś nie w tym momencie, co trzeba. Dotrzał się do tych 160. Idealnie, tylko już muszę chyba hamować. Lekko. To już niecałe 3 kilosy to. A ja 150. Dobrze, że tu nie ma parametru takiego przeciążenie wśród pasażerów. Bo ja tak ze 160 się nagle hamuję do zera to. Większość pasażerów by się u mnie w kabinie znalazła. Boże, to
200 na godzinę można przez tą stację przelecieć. Nieźle. Drodzy pasażerowie, wjeżdżamy do Düren. Prosimy osoby wysiadające o zabranie swojego bagażu. Osoby podróżujące dalej. Życzymy miłej podróży, czy jakoś tak. Z tego co pamiętam o naszym PKP. Ła, 2 metry. Coraz lepiej mi idzie. Prawda, czasowo jestem w czarnej D, ale... W sumie to nie wiem, dlaczego nie mogłem trochę dalej na przykład stanąć, dlaczego gra mi każe tutaj. Kurde, bardzo ostra tekstura, ale dobra, nie ma co narzekać, nie ma co narzekać. Blokowanko. I ruszamy. Czyli jeszcze będzie na pewno jedna stacja. No i fajnie. Przynajmniej widzę, że ten koła w poślizg nie wpadają. Można z wysokiego biegu ruszać. Boże, 200 na godzinę. Jedziem. I 20 km do tej stacji jest. Nieźle. No i zamknę licznik. Więc jak 175 i tak nie pojadę. Chociaż tu jest napisane, że 160 to max. Zobaczymy. Kuźwa, to nawet 250 się tu da śmigać. Ice chyba tyle wyciągnie. Drodzy Państwo, prosimy się trzymać. Będziemy przekraczać barierę dźwięku. Myślę, że te 17 kilosów to zleci jak z bicia czasu, czy jakoś tak to się mówi. Kurde, ja chyba nawet 170 nie przekroczę. No ale cóż, no taka maszyna.
piękne, zachmurzone niebo. Fajnie jakby pod koniec zaczęło padać na przykład. Też patrzeć, żeby mi czerwona nie wyskoczyła. Ciekawe, od ilu kilosów zaczynać hamować. 168 km to 4 km chyba trzeba wcześniej. Chyba że samo ograniczenie mi zaraz wyskoczy. Ale na razie jeszcze nic nie pokazuje, że będzie jakieś zwolnienie. Tak to można jechać. Dobra, ja myślę, że już będę powoli wytrasał prędkość. Chyba w Polsce Pendolino 160 maksymalnie jedzie. Dobra, na stówce się zatrzymam. Minutę mam jeszcze zapasu. Kurde, no, mógłbym tak jeździć i jeździć. Zły zawód wybrałem. Powinienem iść na maszynistę.
swoją drogą by było śmieszne, jakbym tak stacje kolejowe przejeżdżał. Ale co innego gra, co innego Real. Chyba za wcześnie zacząłem hamować. Już mi się zapas czasu skończył, a jeszcze 2 kilometry. Ale kitno, wolę się spóźnić niż wywalić się na stacji. Co nie znaczy, że idealnie wyhamuję teraz. Kurde, już prawie 1,5 minuty spóźnienia. Kurde, 1 metra mi zabrakło. I by było 500. Ładna stacja. Po jednym torze i po jednym przelotówka. A, tu coś jeszcze jest. Po cholerę im tu rondo. Są 2 pasy tutaj. Ale zjechał z ronda. Blokujemy. Fajnie się schował ten podest. To teraz dla odmiany 15 kilosów. Nieźle. To będzie jeszcze jedna stacja. Kuźwa. Siema, kumpel. Dawać mi tu 250. No. To teraz postaram się troszeczkę później zacząć hamować. Co oczywiście może się skończyć tragicznie dla mnie.
Kurde, jaki most. Jeszcze tu takiego nie widziałem. Na pewno tą trasą jechałem, ale nie zwróciłem uwagi. Ciekawe, czy nadrobię te półtorej minuty. Niecałe 8 kilosów. Myślę, że teraz tak gdzieś od 3 zacznę hamować, chyba że sama gra mnie zmusi, żeby to zrobić wcześniej. Ale na razie się nie zapowiada. To też nie ma tragedii. Za 3,5 kilosa 160. No okej. To raczej nie nadrobię, bo już powinienem teraz być na stacji. A jeszcze 4 km tylko. To nieźle zamuliłem na tamtej stacji, na tamtym odcinku w sumie. Dobra, 3 km to wolę już dawać po heblach. Zaraz po 160 wskoczy nagle 90 i się obsram. Ta gra tak potrafi. Zaskakiwać. Sprawda 70, ale za 3 km, więc tragedii by nie było, ale czasem to jest nieźle.
to widzę, że nawet nie tyle co odrobiłem, to jeszcze straciłem 2 minuty. Kurde. Na stacji trzeba z minutę postać. To nieźle. I jeszcze przejechałem. Nie dosyć, że spóźnienie, to jeszcze przejechałem. Ciekawe, co tu miałoby być. Chyba, że tu znak ma być. Wiedziałem. Kurde, właśnie, ojciec. Przynajmniej ten. Jakąś znajdźkę znalazłem. Teraz już myślę, że jest ostatnia stacja. Której mielibyśmy być planowo 11:12, a oczywiście nie będziemy. Ponieważ już mam chyba z 4 minuty spóźnienia. Uj, 70, człowieku. Się rozpędzam. No to taka niespodzianka. I 60 nawet. Jak się samolot leci. Do 40, żartujecie sobie. Kurde, jaki ruch, kolejny samolot. No, ledwo się wyrobiłem.
może zaraz 160 wrzucić? Nieźle. Wjeżdżamy na piękną stację końcową w Köln. W Köln? O Boże. Chociaż tutaj dobrze wyhamuje. Daje na maksa. Najwyżej. Nie no, tragedia. Dobra. Odblokowujemy i czas zakończyć tę cudowną trasę. Fajny dworzec swoją drogą. Ciekawy przynajmniej. Konstrukcyjnie. I schody ruchome mają. Faj. On tam pojechał. Czy odjechał w sumie? Kij zamykamy. Zobaczmy podsumowanko. Jaka precyzja zatrzymania? 69 metrów? O co chodzi? Coś przejechałem tam? Kuźwa, żadnego medalu, nic nie dali. Okej. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam oczywiście na kolejne. Może następnym razem mi się ice trafi. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Hej.